koszykarki MUX z Poznań. Niedługo, w najbliższy weekend, będą odbywać swój turniej w Kórniku. Basia Bachowiak, jedna z czołowych koszykarek tego zespołu. W jakiej formie jesteście na tę dyspozycję? Forma jak zawsze dobra, tylko jeszcze nastawienie, no wiadomo, chcemy to wygrać, chcemy finał, chcemy mistrza. No i ogólne plany wyszły. Jesteście tutaj na treningu w hali Postiru w Poznaniu. Najsilniejszy w składzie, czy kogoś brakuje? Brakuje Zuzy, małej, najmłodszej. Tak to raczej wszyscy są. Ty będziesz prowadzić grę MUX-u Poznań? To każdy prowadzi, tu nie ma. Tu drużyną się wygrywa. Jaka atmosfera w drużynie w ogóle? Dobra, zawsze się wspieramy. A kto robi tą atmosferę w szatni u was? W sumie to po części każdy. A ty jesteś jedną z tych zawodniczek koszykarek, która tam robi trochę zamieszanie w zespole, czy nie? Można tak powiedzieć. I kogo z tych zespołów się najbardziej obawiacie? Sosnowca. Czyli ta magia Sosnowca, nawet u was, w waszej grupie wiekowej także? Tak. Jest? Tak. Wiktoria Puszczewicz i jeszcze tam Róży. No ogólnie cała drużyna jest mocna. Będziecie walczyć o pierwsze, czy drugie miejsce też was zadowoli? Nie no, walczymy o pierwsze, ale drugie też będzie okej. Trzymamy za was kciuki. Od piątku do niedzieli w hali w Kórniku, turniej półfinałowy Mistrzostw Polski do lat 13. Z udziałem koszykarek MUX-u Poznań. Basia Bachowiak, dziękuję serdecznie. Dziękuję.